Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym serdecznie przywitać Pana Profesora Adama Wysokowskiego, który jest jednym z najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o konstrukcje mostowe, nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale myślę, że w Europie. Jest między innymi jednym z ekspertów Unii Europejskiej. Spotykamy się tutaj, aby powiadomić Państwa, iż dzięki projektowi, który przygotował Pan Profesor, dzięki jego badaniom możemy dzisiaj za chwilkę dokonać czegoś, co wydawałoby się niemożliwe, otworzyć do użytku nitkę wiaduktu, która uległa awarii, więc myślę, że ja nie będę się powiadał. Pan profesor w kilku zdaniach na pewno Państwu powie, co się wydarzyło, co zostało zrobione i potwierdzi to, co jest najważniejsze dla nas wszystkich. Wiadukt będzie bezpieczny, jeżeli chodzi o jego użytkowanie codzienne. Panie profesorze, bardzo proszę zająć moje miejsce. No, po takim przedstawieniu duży ciężar na mnie spada, bo głównie zajmuję się techniką, a nie różnymi przemowami, natomiast chciałbym wszystkich Państwa przede wszystkim przeprosić, że nie udzielałem żadnych wywiadów wcześniej, no bo naprawdę pieczołowicie pracowaliśmy nad raz teorią tego obiektu, później praktyką, badaniami takimi przyspieszonymi i analizą tego, bo no pierwszeństwo ma bezpieczeństwo użytkowników, a również uważam jest bardzo ważny komfort użytkowników w Zielonej Górze. Ja tu przyszedłem 21 już lat temu do Państwa jako kierownik Zakładu Dróg Mostów i Kolei teraz. No kiedyś kolei jeszcze nie mieliśmy. Znaczy w naszej zakładzie nie zajmowaliśmy się tymi rzeczami. Przyszedłem na 3 lata. No już jestem 20 lat. Swego czasu prezydentowi obiecałem, jak dostałem nagrodę z okazji uzyskania tytułu profesora. Obiecałem, że będę pomagał Zielonej Górze i jak coś robię w życiu, to staram się pomagać. Proszę Państwa, temat jest o tyle trudny i dla ekspertów również, że obiekt jest w stanie, jakim jest, technicznym, prawda? Kwestia dopuszczenia, to co już powtarzam drugi raz, jest też bezpieczeństwo. Obiekt został wybudowany kilkadziesiąt lat temu, w trudnym okresie, kiedy wiadomo nie przywiązano wagi, głównie do terminów przywiązywano wagę i do szybkości realizacji, no a pośpiech jest dobry, powiem, zażartuję, przy łapaniu pcheł, bo rozumiem, że ta prezentacja ma być tutaj taka przybliżająca nam temat. Takie, jakie cementy stosowano w owym czasie z pyłami dymnicowymi, no ja mam tą też również doświadczenie, bo ponad 20 lat pracowałem w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, wtedy już wówczas Ministerstwa Komunikacji. Robiliśmy różne badania, ekspertyzy, no tysięcy obiektów, nawet nie setek. Także w związku z tym nie pierwszy raz spotykam się z tego typu obiektem w ten sposób wybudowanym. No i tutaj kwestia była taka, że nasze projekty, prawda, które mieliśmy okazję, to znaczy projekty ekspertyzy, które mieliśmy okazję, wykazały, że obiekt musi być rozebrany. Rozebraliśmy jedną nitkę, no i postanowiliśmy dzięki staraniom miasta, żeby ta druga nitka utrzymać ruch. No, niestety stało się tak, że no, ten obiekt nie dotrzymał otwarcia, bo chcieliśmy przenieść ruch, tak, to głównie miasto tutaj jako zarządzający przenieść ruch na nitkę tą nową wybudowaną, a tą starą byśmy mogli rozebrać. No, niestety stało się tak tej zimy, że po pierwsze urządzenie dylatacyjne nie spełniało wymagań użytkowników, tak, i zagrażało bezpieczeństwu to raz, ale to już zdarzyło się wcześniej i tu postanowiliśmy, że można tą przerwę dylatacyjną przykryć dla bezpieczeństwa, natomiast głównie stała się rzecz na dole. Obiekt jest 16-przęsłowy. Został zaprojektowany w latach 70. jako niezależne 16 przęseł, pracujących osobno, czyli kompensacja. Obiekty mostowe, no nie będę całego wykładu robił, są to obiekty liniowe, w związku z tym narażone są na wpływy temperatury, czyli są przemieszczenia. No tutaj widzieliście Państwo zapewne, kto odnotował, 13 cm przemieszczenia między latem a zimą, prawda? No to są bardzo duże obciążenia dla sztywnych konstrukcji, ten obiekt jest sztywny. W związku z tym, jak obiekt został uciąglony 20 lat temu, gdzie musi nastąpić kompensacja naprężeń i przemieszczeń. Nastąpiła tam, gdzie zrobiono urządzenie dylatacyjne w połowie. Czyli po prostu 8 przęseł pracuje osobno, 8 osobno. I ciągnie wszystko, już kończę ten wykład.
już pracuje w ten sposób, że to się po prostu kurczy i rozszerza, mówiąc kolokwialnie, lato-zima, tak? Czyli co? Łamiemy podpory, tak? No bo coś się musi dziać, tak? No nie łamiemy, wprowadzamy dodatkowe naprężenia, co normalnie się stosuje. Błąd był taki, że to zrobiono, ale ja pamiętam te czasy, bo już, no, przepraszam, nieskromnie powiem, pół wieku zajmuję się obiektami mostowymi. Kończyłem Politechnikę Wrocławską, też mosty i proszę Państwa, i mam okazję przyglądać się tym konstrukcjom. Kwestia jest taka, że może być kompensacja naprężenia, natomiast nie taka duża. W związku z tym, co się stało? Podpory jakby te środkowe, które były osobno, niezespolone, one się po prostu na dole uległy degradacji. I stan, który zastaliśmy dwa tygodnie temu, no to jest uplastycznienie już praktycznie na dole, no przedawaryjny stan. No też tak dopowiem, że przez 20 lat koordynowałem gospodarkę mostową w Polsce. Między innymi pod moim kierunkiem został stworzony system gospodarki mostowej, który do dzisiaj obowiązuje, system przeglądów mostów. Nie będę przedłużał tych wszystkich moich prywatnych spraw, co przeszedłem. W związku z tym wiem, jak to wygląda. To jest stan przedawaryjny, nie awaryjny, proszę Państwa. Ale ja nie chcę dopuścić do stanu awaryjnego i miasto przede wszystkim nie chce. Stąd chcę powiedzieć, że bardzo dobra współpraca z Urzędem Miejskim, z właścicielami obiektu, bo tak można to w cudzysłowie powiedzieć, żeby coś z tym zrobić, żeby no, nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. W związku z tym zastaliśmy stan taki, że trzeba było coś z tym zrobić, żeby co? Żeby obiekt się po prostu nie położył. Proszę Państwa, dogroziło naprawdę poważną katastrofą. Zresztą mamy kilka katastrof, chociażby w Genui, nie będę mówił, jak to nastąpiła katastrofa. Kończąc ten temat, proszę Państwa, obiekt mostowy składa się z wielu elementów, z wielu ogniw. Nośność i bezpieczeństwo zależy od najsłabszego ogniwa. I tu mieliśmy najsłabsze ogniwo, które trzeba było wyeliminować. W związku z tym taki pośpiech, oczywiście byłem naciskany tutaj z zespołem, żebyśmy jak najszybciej to robili. Rzeczywiście pracowaliśmy pieczołowicie, natomiast na pewno nie w pośpiechu to robiliśmy, tylko zastanowieniem się, co najpierw zrobić. Padła propozycja, żebyśmy zrobili taki kielich wzmacniający. Od razu mi się przypomniały dawne czasy, że kiedyś swego czasu proponowano, żebyśmy mieli również fundamenty w mostach za tych trudnych czasów prefabrykowane. W związku z tym tworzono taki kielich wsuwający tą słup podpory w ten kielich wzmacniający, miał trzymać. Oczywiście to nie doszło do tego, że te fundamenty prefabrykowane robimy, bo to już by było najsłabsze ogniwo. W związku z tym ten kielichy wzmacniające jakby się ostały. I tutaj bardzo dobry pomysł był z tym, że możemy to objąć takim specjalnym kielichem wzmacniającym tą konstrukcję, żeby ta podpora, dziewiąta podpora, pracowała właściwie i bezpiecznie. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo za współpracę z Urzędem Miasta. Myślę, że należą im się słowa uznania. Nie tylko dlatego, że jestem wykonawcą i dostałem zlecenie, bo to nie o to chodzi. Ja naprawdę utożsamiam się z Zieloną Górą po tylu latach. Zresztą mam tu mieszkanie i tutaj mieszkam. Proszę Państwa, ale dla mnie ważne jest to, że wiem, jakie korki w mieście, jak ludzie potrzebują. Proszę Państwa, krótkie podsumowanie. Co to jest budowla? Budowla ma spełniać pierwsze wymagania użytkowników i to jest pierwsza podstawowa sprawa. Często używam to jako biegły sądowy też w sądach. Kolejny temat to budowla ma być bezpieczna, jest na drugim miejscu. To są dyrektywy wcześniejsze, które zostały wydane. I wiem to jako ekspert między do spraw transportu powierzchniowego Unii. Trzecia sprawa, proszę Państwa, ma być trwała i czwarta to ma być bezpieczna. No ma być ekologiczna, tak? No staraliśmy się to rozwiązać tak, żeby to było ekologiczne, no bo w tym momencie, proszę Państwa, no te korki to nie jest ekologia chyba, tak? Do każdego tematu mógłbym go rozwijać, nie będę dalej przedłużał, bo już chyba za długo stoimy. Bardzo się cieszę, że się udało nawet przed czasem, proszę Państwa, dzięki dobrej współpracy, bo tu chciałbym powiedzieć, wykonawcy się należą bardzo duże słowa uznania. Ja przez te 20 lat pracy w Instytucie Badawczym Drogi Mostów, o czym mało kto wie, dopuszczałem większość wyrobów, dużo wyrobów do stosowania, wchodziły nowe technologie, materiały, my wydawaliśmy aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania, wiele materiałów przechodziło przez moje ręce, stąd mam doświadczenie w technologiach, które tu powinny być zastosowane. Dlatego też cieszę się z tej współpracy z wykonawcą, bo on proponował materiały, które my sprawdzaliśmy i na bieżąco uzgadnialiśmy, żeby jak najszybciej
dostarczyć ten materiał na budowę, a były tu rzeczywiście kilka nowoczesnych technologii zastosowanych w takim prostym niby kielichu, który no, mimo wszystko poszło 20 metrów sześciennych, o ile wiem, żeby obrazić Państwu 20 metrów sześciennych żelbetu, prawda, tutaj. Oczywiście kotwy specjalne były wykonane, które to wzmacniają. Myślę, że obiekt do czasu tego roku, kolejne, które nam zostały do otwarcia tej nitki, gdzie będziemy mogli przełożyć róg, będzie służył mieszkańcom i życzę wszystkim dobrej energii, dużo zdrowia i żeby mieszkańcy naprawdę cieszyli się, że zaoszczędzonego czasu, może trochę więcej niż w stosunku do tego, jakby ten obiekt był przed świętami zamknięty. No jak to już dostałem głos, to jednak muszę skończyć. Proszę Państwa, wesołych świąt życzę, dużo dobrego, no i ciepłych, rodzinnych świąt. Podsumowując, proszę Państwa, obiekty mostowe potrzebują serca, w cudzysłowie, potrzebują zrozumienia. Moja żona jest lekarzem, trzeba patrzeć pacjentowi w oczy, zobaczyć jak on się czuje i można go wtedy wyleczyć, dużo łatwiej, a nie zapisywać kolejne recepty, co często się zdarza. I to samo jest z mostami, proszę Państwa. Obiekty mostowe, one czują, z nim jest jeszcze gorzej porozumienie niż z pacjentem. Bo pacjent to chociaż powie często. Natomiast obiekt mówi do nas czym? Pęknięciami, rysami, jego stanem technicznym. Jak to będziemy obserwować i widzieć, to będziemy tym obiektom pomagać. Cieszę się bardzo, że miałem okazję uczestniczyć w tej sprawie i troszkę chociaż pomóc i odwdzięczyć się tutaj Zielonej Górze za to, że jestem na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, ja mam taką propozycję, zakończymy na tym elemencie, bo tak naprawdę chcieliśmy dokonać to, czego oczekują od nas mieszkańcy, otworzyć wiadukt, więc zapraszam Państwa jednak, żeby zejść z jedzni, bo będziemy chcieli za chwilę puścić ruch fizycznie na wiadukcie.